Siemanko, z tej strony Czoklet, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w grze, której nie było na moim kanale już dobre 3 lata, ponieważ dzisiaj pobudujemy sobie mosty. Niektórzy z was może pamiętają, jak robiłem serię z Polybridge 2, wyszła trójka i jestem bardzo, bardzo ciekaw, co tutaj zmienili, co dodali, co jest inaczej niż w poprzedniej części. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, zaraz wam wszystko wytłumaczę. Mamy tutaj po prostu budżet, mamy pieniążki, mamy materiały do wykorzystania i musimy zbudować most. Po prostu tylko i wyłącznie o to chodzi. Tutaj mamy drogę, tutaj mamy drewniane jakieś słupki i to chyba tylko i wyłącznie o to chodzi. Więc zróbmy sobie ciach, 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 ciach. I po prostu zróbmy to samo, co jest tam wyżej, czyli robimy taką dziwną konstrukcję. Ona powinna się trzymać. Tylko połączmy ją tutaj na górze ładnie. Pyk, pyk, pyk. I to chyba tyle, prawda? Co tu się stało? Co to jest za jakiś jeden pojedynczy tutaj? Co to ma? Coś się urwało. Dobra, nieważne. Inspekcja nie zauważyła, kontrakt wykonany, to, że most się prawdopodobnie zawali za miesiąc. Nie, nie, spokojnie. Ja zrobiłem, co mogłem. Zobaczcie, mamy troszeczkę większy most. Okej, myślę, że sobie i tak poradzimy. Mamy tutaj drogę i ja bym go może zrobił z wzmocnieniem od dołu? O, coś takiego. Patrzcie, jak fajnie można sobie samemu automatycznie robić tego typu wzmocnienia. Dobra, ale czy to wystarczy, żebyś ten most nie zawołał? Okej, działa. Wózek golfowy przejedzie, może Cinquecento niekoniecznie. Kolejny most, też w miarę prosta sprawa. Mamy po prostu zrobić podporę na środku tutaj. Więc zróbmy tu... A może górą? Poczekajcie. Nie, dobra, nie, jest dobrze. Robimy sobie tutaj wzmocnienia, tak jak było wcześniej. Proszę bardzo. Nawet zobaczcie, automatycznie nam się wszystko robi. Super. Bum. Nie... To ja może coś tu spróbuję poprawić, prawda? Coś tutaj może się da zrobić z tym. Pyk, pyk. Czy tak jest lepiej? Drogi moście. O! To wiecie co? Ja zrobię coś takiego. Czyli... Oj, coś tu jest krzywo bardzo. Zrobię o taką podporę i zobaczymy, czy to będzie działało. Czy ja mogę to połączyć teraz z innymi? A, dobra, jest. Pyk. I pyk. Czy tym razem się uda? Okej. 82, dobra, jest. Zrobione. Pan inżynier dał sobie radę. Jakbym robił takie mosty w prawdziwym życiu, to chyba siedziałbym już dawno w więzieniu, no ale... Proszę bardzo, autobus szkolny, mamy do wykorzystania stal, która jest troszeczkę mocniejsza od drewna, więc ciach, 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 ciach. Czy mamy jakąś podporę? Nie mamy. To może po prostu użyjmy, zróbmy zwykły stalowy most, po prostu. Zwykły, najzwyklejszy stalowy most. Zróbmy tutaj sobie trójkącenie od razu. Bo tutaj się, zobaczcie, da robić teraz takie dalej odsunięte. O, dobra i dobra. Czy takie coś wytrzyma? Wydaje mi się, że nie. A może? Okej, dobra. Być może zmarnowaliśmy dużo pieniędzy, ale wszystko działa i nic nawet nie zatrzeszczało, więc jest dobrze. Czyli teraz tak, musimy wymieszać drewno i stal jednocześnie. Nie ma problemu. Bum, 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 bum. Tu bym zrobił taką podporę stalową. O. A... Tu może zrobiłbym zwykłą drewnianą. Zobaczmy, jak to będzie działało. Proszę bardzo.
pyk, 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 pyk. Czy to się zawali? Oby nie. Okej, okej. Normalnie wszystko śmiga. Oho, i musimy zrobić teraz dwa mosty. Dobra. Wygląda na to, że jeden musi być w dół, a drugi musi być w górę. Dobra, ryzykujemy, ale kto nie ryzykuje, ten nie zostaje skazany na 30 lat więzienia. Proszę bardzo. I... okej. Pierwszy z głowy, drugi... jakby koleś był po dobrym obiedzie, to już by nie przejechał, więc trzeba postawić znak tylko na czczo. Zbuduj most, który omija samolot. Okej, czyli to musi być droga, która... okej, czyli robimy w dół prawdopodobnie. Trejstul. Odtąd. Dotąd. Proszę bardzo. I musi być... o, coś takiego. Dobra, samolot powinien ominąć. Powinno być w porządku. Dobra, mamy to. I teraz zróbmy to samo, tylko że niżej. I z drewna. Okej. Słuchajcie, to wyjdzie. To wyjdzie, mówię wam. To będzie... ojoj. Ojoj, nie sięgam. Dobra, to może jednak nie wyjdzie. Dobra, zobaczcie, układałem ręcznie i udało mi się zrobić coś takiego. Więc teraz, gdybyśmy tutaj dali podporę, to powinno się udać, prawda? O, dobra, 50 tylko obciążenia. Spoko. Samolot leci. Nie wjechał. Drugi samochód przejeżdża. Zrobione. Następny w kolejce statek. Okej. I ten statek nie może wjechać w nasz most. Uff. Zróbmy sobie drogę taką na styk. Na styk. Okej. Jest ulica. I teraz może... Albo próbujemy zrobić górą metalowy, albo dołem. Wiecie, że ja chyba spróbuję po prostu zrobić... zrobić dołem? Zobaczymy, jak tutaj wyjdzie. Spróbujmy pyk, pyk, pyk. Dobra. Nie no, dobra, ale to się zawali. Poczekajcie, trzeba zrobić tu jeszcze na górze taki... taką małą pomoc i powinno się utrzymać? Tak mi się wydaje, może poczekajcie, rozprostujmy trochę, naprężmy te kawałki drewna, żeby one były takie, wiecie, na maksa wydłużone, jak się tylko da. I powinno, zobaczmy, przepłynie, o, hej, come on, zobaczcie, nawet się nie zająknął. Kolejny rodzaj mostu, czyli samochód musi przejechać najpierw przez checkpoint, zanim dojedzie do mety. Czyli droga musi być bardzo taka dziwna. Więc zróbmy dziwną drogę. Czy interesuje nas, jak ten samochód zamierza wylądować? Chyba niekoniecznie, prawda? Więc jak zrobimy coś takiego, to powinno być okej, co? Czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. A może? Może nie. Chociaż gdybyśmy o ten kawałek tutaj zastąpili kawałkiem metalowym. Czy stanie się dokładnie to samo? O, to samo. Czyli upadek samochodu odpada. Musimy zrobić zwykłą, zwyczajną drogę w dół. O, coś takiego, powiedzmy. Może coś takiego, bez użycia w ogóle nawet stali. Zwykły drewniany most. Mam wrażenie, że zadziałało. Jakim cudem? Ja wam powiem tak, nie interesujmy się, działa to działa, po co drążyć temat. Dwa autka, dwa różne checkpointy.
I to chyba tyle, czyli w miarę proste się to wydaje. Proszę bardzo, robimy drogę w dół i drogę w górę. Czy przejadą po tym checkpointie? Mam nadzieję, że tak. I teraz tak. Kierownik będzie zadowolony, czy nie będzie zadowolony? Panie kierowniku. Kurczę, panie kierowniku, to... Ja tutaj widzę premię w tym moście. Uj, zobaczcie, mamy teraz sznurki. Super, 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 bo to znaczy, że możemy robić podwieszane mosty. A podwieszane mosty są bardzo fajne, ponieważ są dużo bardziej wytrzymałe. Więc teraz tak. Wzmocnijmy to tak, jak robiliśmy wcześniej. Z tą różnicą, że podwiążmy ten most w kilku miejscach. Nie wiem, czy we wszystkich, ale może coś takiego. Da radę? Wystarczy, wystarczy. W ogóle zobaczcie, czy ten most jest przyczepiony do latających jakichś takich śmigiełek? Co to ma być? O, zobaczcie, gra już nam pokazała, co mamy zrobić, więc mamy to po prostu dokończyć. Czyli tak. Tutaj ma być metalowy kawałek, tu ma być stalowa lina, a tu ma być taka lina. O to chodziło? Chyba tak, tylko może wzmocnimy to jeszcze, żeby się nie rozpadło na części. Bum. Czy to wystarczy? Wystarczy. Spokojnie wystarczy. A to co to jest? Zobaczcie, jakieś Hot Wheelsy. Będziemy robić skok nad samolotem. Dobra. I musimy w takim razie tą rampę jakoś wzmocnić. Czemu tu jest taki punkt? Czy to znaczy, że nasza skocznia musi zostać wzmocniona? Może być, może być. Nie ma problemu. Pyk, pyk, pyk. Czy to wystarczy? I... O, proszę bardzo. Co teraz? A mamy trzy różne punkty do zamocowania i co więcej? Chyba tyle. Mamy tylko pięć drogi, poczekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ojoj. Coś takiego? I teraz po prostu drewniana konstrukcja pod spodem. Najlepiej jakaś taka jeszcze podpierana. I mamy jedną linę, to niech ta lina będzie tutaj. Czy to o to chodziło? Easy! Zrobiłem nawet więcej niż trzeba było. Okej, tym razem, zobaczcie, nie mamy tutaj żadnego czerwonego punkcika, więc ten most musi się opierać na tej wyspie. Jakby bez żadnego zamocowania, on musi po prostu na niej leżeć. Teoretycznie powinno to wszystko zadziałać, ale nie jestem pewien. Czy to wystarczy? On się chyba będzie mocno wyginał, nie. Czyli co, będzie można teraz po prostu ten most opierać o różne rzeczy? Zobaczymy. A, to, że można sobie oprzeć most o kawałek tutaj brzegu, no to już wcześniej wiedziałem. I spróbujemy zrobić właśnie dokładnie to. Chociaż... wiem, zróbmy to w ten sposób. Zróbmy tak. Zróbmy tak. I tu powinno być już spoko. I tu powinno być spoko. Dobra. Czy to o to chodziło? O to chodziło. Nie wiem, kto planuje drogę, żeby dwa samochody się spotykały na czołówkę, ale ja tu tylko buduję mosty, okej? Ale dobra, moi drodzy, wystarczy na dzisiaj tych mostów. Zrobiliśmy ich 16 chyba, więc wystarczy. W kolejnym mamy hydraulikę, więc jeśli widzieliście poprzednią serię, wiecie, o co chodzi. Jeśli nie, to zobaczycie w kolejnym odcinku. No i cóż, to by było tyle. Widzimy się w kolejnym. W kolejnym mam nadzieję, że będą dużo bardziej 200 IQ mosty, żebyśmy mogli tutaj kombinować z jakimiś dziwnymi konstrukcjami. A póki co, cześć!